Dmytro Antoniuk, jak zwykle w kijowskim studiu. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. Wiem, że to nie jest czas na Ukrainie, w którym człowiek poświęca czas, którym poświęca się, ma się czas na lekturę, ale powiedz, jaka jest Twoja ulubiona książka na czas wojny? Akurat ja myślę, że w takich akurat czasach trzeba poświęcać czas na dobrą lekturę, na dobrą literaturę, na dobrą książkę i jedna z moich, oczywiście nie mam ulubionej, ale jedna z moich ulubionych to jest książka, która nazywa się Rozmowy z katem, oczywiście autorstwa Kazimierza Mociarskiego. I po raz pierwszy zapoznałem się z tą książką w 2009 roku, kiedy w Czerniowieckie ukraińskie wydawnictwo Knygi 21 wydało to w języku ukraińskim, zrobił przepiękne tłumaczenie, zrobił Oles Gerasim ze Lwowa. Znam się osobiście z Olesem, jest po prostu super fachowcem i ta książka, no po prostu łyknąłem tą książkę, nie wiem, za dwa dni chyba, albo nawet szybciej, bo z jednej strony opisane są straszne rzeczy, bestialstwa, wszystko, co robił Jürgen Strop w Warszawie, i uważam, że teraz, kiedy była rocznica powstania w getcie warszawskim, to warto przypominać o tej książce i też przy okazji, kto jeszcze nie czytał, to bardzo, bardzo polecam. To ta książka akurat opisuje, co robili nacyści w getcie warszawskim. No, ale z drugiej strony, to jak to opisuje Kazimierz Mociarski, co on o tym myśli, jednak no, pozwala w jakimś stopniu jeszcze mieć wiarę w ludzkość, tak powiem. Rozmowy z katem z kolei skojarzyły mi się z tym Wagnerowcem, który udzielił wywiadu, Azmat Uldarow. To jest kat, opowiadał o tym, w jaki sposób mordował ludzi w Bachmucie, rozkaz zastrzelić wszystkich. Sam osobiście odpowiadał za to, że 300 osób zabił, ukrywających się w piwnicach 9-piętrowego domu, został w Rosji zatrzymany. Zatrzymany i przy tym też okrutnie pobity, bo on został zatrzymany przez policję rosyjską, ale jednocześnie przy zatrzymaniu byli też jego kolegowie, Wagnerowcy, którzy przy tym zatrzymaniu mówili, że my ciebie zabijemy za to, co ty zrobiłeś, za ten wywiad i tak dalej. Także ja jeszcze wtedy myślałem, że po tym wywiadzie on niedługo przeżyje, no i myślę, że tak i będzie. To ten wywiad okazał się wywiadem bardzo prawdziwym. Nie była to żadna ustawka, tylko prawdziwy dziennikarz rozmawiał z prawdziwym mordercą. Tak jest i też podziwiam, że jeszcze w Rosji są prawdziwi dziennikarze, którzy mają odwagę robić takie wywiady, będąc w Rosji. To przypomnijmy, że to jest portal Gulag.net. Tam można znaleźć i ten wywiad, i pewno inne wywiady. Z kolei rozmowy z katem, no to też sytuacja w ONZ-cie, wystąpienie ministra Ławrowa. Co ty o tym sądzisz? Co pisze o tym prasa ukraińska? Przepraszam, łyk trochę herbaty. Jestem przeziębiony, musiałem po prostu łyknąć. Nie trzeba otwierać okna, bo jest przeciąg. Tak, o Ławrowie w Waszyngtonie, w ONZ-cie. Sądzę, że szkoda, że Stany Zjednoczone po prostu dali mu wizę. Trzeba było nie wydawać wizy podobno jak innym
przedstawicielem Rosji w ONZ-cie. Nie mają wyboru chyba. To jest takie prawo międzynarodowe, że ONZ i ci, którzy przyjeżdżają do ONZ-u, nawet jeżeli są z państwa, które napadło na inne państwo, mają prawo do wjechania na teren Stanów Zjednoczonych i mają prawo poruszania się tylko po określonych drogach między lotniskiem a ONZ-em. Tak, tak. Oczywiście to byłoby niezgodnie z prawem międzynarodowym, ale to, co robi Rosja, zaczynając od 2008 roku albo jeszcze wcześniej, to absolutnie też jest niezgodnie z prawem międzynarodowym. No i można byłoby wymyślić cokolwiek, jakieś bzdury i powiedzieć, no u nas drukarka zepsuła się i nie możemy wydać wizy panu Lawrowu i tak dalej, i tak dalej. No ale to takie marzenie, chociaż można byłoby coś takiego zrobić i ja uważam, że to byłby potężny też cios dla całej Rosji, jak na przykład ten wydanie orderu na areszt Putina międzynarodowego, to tak byłoby też z tym Lawrowem. No ale to, co on mówił w ONZ-cie, no to nie ma nic nowego, to on powtarza swoją propagandę, powtarza te wymyślone wszystkie te bajki o tym, że oni wyzwalają Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ja szczególnie nie zwracałem nawet uwagi na to, co on tam mówił, ponieważ ja od razu naprzód wiedziałem, o co jemu chodziło. I co Ławrow w ONZ-cie powie, że odwróci po prostu kartę na drugą stronę i będzie udawał, że jest zupełnie inna. To w takim razie, Dmytro, porcja informacji z tego, co dzieje się na frontach Ukrainy. Co ciekawe, w Bachmucie teraz my nie widzimy, żeby byli jakieś zmiany w ciągu ostatniej doby. Nawet na niektórych odcinkach frontu bezpośrednio w Bachmucie jest sytuacja już lepsza dla wojsk ukraińskich, przepraszam. Przepraszam, bardzo coś przeziębienie mnie bierze, więc muszę coś równoległe, coś wypić, jakiejś wody albo herbaty. Więc w Bachmucie sytuacja jest, no nie powiem stabilna, ale nie widać, żeby wróg miał jakieś sukcesy na tym odcinku frontu. Nie widać tego też na innych częściach całego frontu, który rozciąga się na ponad 1000 kilometrów. Także walki są w Bachmucie, walki są pod Awdijewką, walki są bezpośrednio w Mariince, walki są też na północ od Bachmutu, za rzeką Siwierski Doniec, ale wróg nie ma postępów bodajże za ostatnią dobę. No a natomiast już wczoraj o tym mówiłem, warto powiedzieć, że dron ukraiński nadwodny, tak, albo wodny, tak można powiedzieć, jednak sięgnął do swego celu w buchcie Sebastopolu i wybuchł bezpośrednio już tam, gdzie stacjonuje marynarka czarnomorska rosyjska. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie, które stało się poprzedniej nocy. No i też odnotujemy, że w Rosji, w różnych częściach Rosji widać, że spadają też drony, jest niespokojnie i tak dalej. No i jeszcze jedna informacja była ciekawa
z tego wycieku informacji z Pentagonu. Wczoraj ona pojawiła się w mediach ukraińskich o tym, że Amerykanie poprosili nasze służby specjalne, wywiad ukraiński, żeby nie robili ataków na Rosję w rocznicę inwazji, czyli 24 lutego 2023 roku. Zgodnie z wyciekiem tej informacji, nie wiem, czy to naprawdę było prawda, czy nie, siły specjalne ukraińskie planowali ataki nawet bezpośrednio w samej Moskwie. I Amerykanie poprosili Ukraińców, żeby tego nie było. No i jak widzimy, tego dnia jakichś potężnych ataków na terenie Rosji my nie wiedzieliśmy. Dmytro, rozpoczęliśmy od książki, powiedziałeś o rozmowach z Katem, a jaką ukraińską książkę byś polecił słuchaczom Radia Wnet? Ukraińską książkę bardzo polecam mego ulubionego autora, mianowicie Jurija Andruchowicza, i nazywa się ona 12 obrócił. To 12 obrócił po ukraińsku, ale jak to przetłumaczono po polsku, to przepraszam, w tej chwili nie pamiętam. 12 pierścieni, coś takiego. Tutaj trochę to przypomina Tolkiena oczywiście, którego też kocham strasznie, ale jeżeli chodzi o ukraińskiego autora, to polecam Jurija Andruchowicza, który jest drukowany w znanym wydawnictwie polskim, wydawnictwie Czarne. Także jego książki, a mianowicie ta książka, albo jeszcze jedna jego książka, jedna z trylogii, którą on napisał na początku lat 90. W połowie lat 90. to polecam książkę, która nazywa się Perwersja. Niesamowita lektura. Jurij Andruchowicz po prostu jest mistrzem pióra i polecam. Co niesamowitego jest w tej lekturze? O, no, to ciężko tak powiedzieć, to jest książka o Ukraińcu, który wędruje przez całą Europę do Wenecji, i jednocześnie to jest i coś w rodzaju detektywu, coś w rodzaju, wkręca tam też mistyka, ale to przede wszystkim napisane takim barwnym językiem, a tak to wszystko opisane, że po prostu też ja łyknąłem też tą książkę bardzo, bardzo szybko i byłem pod wielkim wrażeniem kilka lat, i też będąc pod tym wrażeniem zapoznałem się bezpośrednio z Jurijem Andruchowiczem, z którym przyjaźnił się, i no po prostu jest to naprawdę bardzo, bardzo świetna lektura. To na zakończenie można powiedzieć tak. Dmytro Antoniuk, połykacz książek i połykacz herbaty. Dmytro, zdrowia ci życzę i pewno o 9:30 usłyszą cię jeszcze słuchacze Radia Wnet. Dzisiaj jest wtorek, studio Kijów, jak co dzień 9:30. Dziękuję. Dziękuję. Jest godzina 7:25. Słuchają państwo Poranka Wnet, a skoro o literaturze, to może taka literacka piosenka Okularnicy, słowa Agnieszki Osieckiej.